Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego filmu, pokażę Wam, jak dobrze rozmierzyć wnęki i płytki pod wnęki w łazience. Mówiąc wnęki, mam tutaj na myśli w cudzysłowie półki po prostu takie, no, na szampony, gdzieś tam te półki się znajdują zazwyczaj pod prysznicem, czy za wanną, czy gdzieś tam nad geberitem najczęściej można spotkać. Wiem, że no, kilka osób ma z tym problem, bo piszecie do mnie często, jak to rozmierzyć, od czego zacząć rozmierzanie i od czego w ogóle zależy rozmierzanie. Druga sprawa, też pokażę Wam, jak wykonać takie półki. Ja będę korzystał akurat tutaj dzisiaj z gotowych półek Wallbox od firmy WIM. Zamówiłem sobie takie półki, dosyć nietypowy wymiar, bo pod płytkę 80 w sprzedaży są, o ile się nie mylę, chyba wnęki 20x40 i 30x60, ale jest również możliwość zamówienia pod dowolny wymiar i ja też takie po prostu wnęki sobie zamówiłem. I w sumie tyle. Zbliżę kamerkę, pokażę Wam, gdzie w ogóle będą te wnęki, bo tutaj w tej łazience będą dwie, i jak po prostu je rozmierzyć. Na początek, moi drodzy, powiem Wam w ogóle, gdzie tutaj przewidziane są wnęki. Wnęki są przewidziane na tej ścianie, tak jak widzicie. Tutaj będzie kabina prysznicowa, tutaj będzie stała wanna i będą dwie. Płytki, jakie mam tutaj na tej inwestycji, to jest Tubondzin White Zapato, po raz kolejny, powiem Wam szczerze, bardzo dużo tego układam. Wymiar 80x80, w teorii, bo one są skalibrowane do 79,8 tak naprawdę. 2 mm wymiar się pomniejsza, czyli jak dołożymy na przykład krzyżyk 2 mm, to będziemy mieli wtedy pełny wymiar 80x80. I teraz tak, ja w jednym już filmie tłumaczyłem kiedyś, jak ja rozmierzam płytki w łazienkach. Nie kieruję się jakimiś systemami, że coś ma być symetrycznie, czy niesymetrycznie, czy cała płytka od dołu, od góry i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu każdą jedną łazienkę rozmierzam indywidualnie z inwestorami. Zawsze tak robię, pomaga mi to uniknąć jakichkolwiek później problemów. Chyba że jest projekt, aczkolwiek no, z projektami bywa różnie. Też czasami niekiedy trzeba go poprawić, tak się wyrażę, delikatnie mówiąc. Dobra, słuchajcie, płytki 80x80, zaczynam całą płytką od tej ściany i tu będzie tak, jedna płytka, druga płytka, trzecia płytka i tam w rogu będzie wcinka około 10 cm. I wiem, że to jest dosyć mała wcinka, ale tak po prostu ustaliliśmy z inwestorami, że tak ma być zrobione, że całą płytką zaczynam od tej strony. Będzie kabina metrowa, czyli po prostu po zamknięciu kabiny można powiedzieć, że będzie 10 cm z jednej, 10 cm z drugiej. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszą wnękę. Pierwsza wnęka ma się zaczynać równo z dolną, jakby z górną fugą pierwszej płytki. Czyli teoretycznie byłoby, że na wysokości 80 cm, ale pamiętajmy, że jest odpływ liniowy, trzeba będzie się troszeczkę obniżyć. Za chwilkę powiem, jak to rozmierzyć, pokażę Wam. A teraz, i teraz tak, później idzie cały rząd płytek do góry i kolejna wnęka również idzie w całej płytce, tylko że nie zaczyna się na 80 cm, tylko na 1,20 m. Tak, czyli tak naprawdę wnęka druga będzie się kończyła z dolną krawędzią trzeciej płytki. Będzie jedna płytka cała, druga będzie połowa, wnęka i trzecia płytka, no to dolna krawędź będzie się po prostu kończyła wnęka, licząc od dołu. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. I teraz tak, tak wyglądają te wallboxy. Zobaczcie sobie, one są już gotowe, można powiedzieć, do wklejania czy tam do montażu, bo można je również zamontować gdzieś tam na jakiejś konstrukcji. Nie musimy je wkuwać, prawda, gdzieś tam w ścianę. Możemy zamontować na konstrukcji na przykład stalowej. One tutaj mają taki kołnierz, niestety tutaj z jednej strony będę musiał ten kołnierz obciąć, ale to za chwilkę zresztą zobaczycie. I teraz tak, ja zamówiłem sobie wnęki o wymiarze 84 cm na 34, czyli 2 cm będę miał luzu z każdej strony. Teoretycznie byłoby 1,5, ale ja też pierwszy raz jakby korzystam tutaj z takich
z takich gotowych elementów, też nie wiedziałem jak one są wykonane, ale się okazuje, że wykonane są co do milimetra, tak więc mogłem spokojnie nie 2 cm, a 1,5 zostawić luzu, ale umówmy się, lepiej dołożyć sobie troszeczkę więcej kleju, czy podkleić na przykład jakiś kawałek cienkiej płyty budowlanej, niż później, nie wiem, jakoś to skuwać, przecinać, rzeźbić. Lepiej jak jest troszeczkę więcej luzu. I w sumie tyle. Będę po kolei po prostu pokazywał Wam, jak rozmierzam pierwszą wnękę, jak rozmierzam drugą i później zobaczycie kucie i montaż już tych wallboxów na gotowo. Dobra, rozmierzamy. I teraz skupcie się, bo nie będę dwa razy powtarzał. Chyba, że ktoś nie zrozumie, to sobie przewinie, jak coś. Dobra, i teraz tak, kluczowym elementem w rozmierzeniu w ogóle płytek w całej łazience jest wyznaczenie pierwszej warstwy. I są różne szkoły, niektórzy sobie kręcą profil startowy, ja też tak robiłem, ale później doszedłem do wniosku, że prościej mi jest rozłożyć sobie laser i zacząć sobie normalnie pierwszą płytkę, kładąc ją na podłodze już ułożonej wcześniej. Tak więc ja zazwyczaj tak robię. Tutaj są płytki, tak jak powiedziałem, 80x80. Zaokrąglimy, tak? Normalnie zaczynając pierwszą płytką, wyszedłby wymiar gdzieś mniej więcej 81,5, no bo 1,5 cm płytka skleja na podłogę, plus płytka ścienna, czyli pierwsza jakby górna krawędź płytki byłaby na 81,5 cm. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. Ale tutaj w tej łazience jest odpływ liniowy, czyli my musimy po prostu cofnąć się, że tak powiem, obniżyć się troszeczkę, żeby nam po prostu klin w tym odpływie nie wyszedł. Nieraz oglądam różne tam zdjęcia na Facebooku czy coś, albo to jest taka strona fuszerka na Facebooku i widać klin z fuki zrobiony. No takich rzeczy się nie robi, trzeba na to uważać. I teraz tak. Czyli tak, mamy 81,5, to by była płytka od podłogi, pierwsza fuga razem z płytkami podłogowymi, tak? Czyli 1,5 cm plus 80, 81,5. Ale z tego względu, że mamy odpływ liniowy, ja się obniżę 2 cm, no bo prawdopodobnie tutaj ten brocik będzie miał metr, ja sobie zrobię spadek 2%, czyli 2 cm mniej. Czyli od 81,5 odejmuję 2 cm i wychodzi mi wymiar 79,5. I to, powiem Wam szczerze, jest najważniejsza linia, kamerka mi się wyłączyła, to jest najważniejsza linia tutaj u mnie w tej łazience, tak naprawdę. Możecie sobie ją tutaj tak pogrubić, zaznaczyć jakoś tutaj strzałką, że to jest pierwsza warstwa. Mam wyznaczoną linię pierwszej płytki, czyli tutaj w tym miejscu będzie się zaczynała wnęka, akurat ta przywalnie. I teraz moja wnęka docelowo ma mieć wymiar 30 na 80 cm, czyli ja sobie ją po prostu narysuję. Wallboxy, jakie zamówiłem, przypominam, że są o wymiarach 84 cm na 34, czyli mają 2 cm luzu. Tutaj mam 80,5 już zaznaczone, bo cała płytka plus jakiś tam kawałeczek, żeby je do ściany nie dosuwać. Czyli ja muszę z każdej strony tutaj dodać sobie 2 cm plus centymetr, no bo grubość ścianki tutaj tej płyty budowlanej jest centymetr, czyli plus centymetr, to już nam się robi 3 cm. No i plus tam jeszcze jakiś luz po to, żeby jakiś tam klej wrzucić, czy coś takiego tam, nie wiem, na coś po prostu to muszę wkleić, też nie może to siedzieć na sztywno. Czyli 4 cm z każdej strony muszę sobie dodać, wyrysować. I to będzie moja linia kucia. I w sumie tyle, cała filozofia. Rysuję to, pokazuję jak to wygląda i idziemy na drugą stronę. Dobra, mam nadzieję, że to widać. Ta druga linia to jest po prostu linia mojego kucia. Czyli ja to po prostu muszę sobie wykuć
I tyle w sumie. Dobra, lecimy na drugą stronę. Zasada rozmierzenia drugiej wnęki jest analogiczna do poprzedniej, czyli po prostu mamy rzucony laser na drugą fugę, tak? No bo tutaj z końcem drugiej fugi ma się kończyć wnęka pod prysznicem. Od tego lasera 30 cm, jeżeli chodzi o boki, to od końca tej wnęki tutaj rozmierzamy sobie 80 cm plus 80 cm na szerokość płytki i dodajemy dookoła wszędzie po 4 cm. I tak to wygląda, moi drodzy, czyli ja po prostu to wszystko muszę sobie wykuć i muszę sobie to, tak powiem, przygotować do wklejenia tego wallboxa, no i na koniec już po prostu wkleić samego wallboxa, to raczej będzie no, w miarę proste. Dobra, ustawię gdzieś myślę kamerkę tam z boku, popatrzycie sobie, jak się męczę przy kuciu i później będziemy wklejać sobie te wnęki, zobaczycie, jak fajnie to będzie wyglądało. No i dobra, moi drodzy, było trochę bałaganu, ale już wykute. Niestety nie wszystko poszło po mojej myśli, bo przekułem się na wylot. No, starałem się jak mogłem, robiłem to w miarę ostrożnie, ale niestety przebiłem się do pokoju. No, tak to trochę wygląda z tyłu nie za bardzo, ale no będę musiał po prostu to naprawić, zatynkować i, no, i tyle w sumie, no nic już tutaj nie zrobię. No starałem się, ale jak to się mówi, zaczęło się jak nigdy, a skończyło się jak zawsze. Także mam dodatkową robotę, ale do rzeczy. I teraz tak, słuchajcie, moi drodzy, pierwsza rzecz, no to obcinam sobie tutaj te boki, bo powiem wam szczerze, że to jest przygotowane do montażu gdzieś tam na jakiejś konstrukcji, ale ja tego teoretycznie nie potrzebuję, bo tak to bym musiał wykuć tutaj jeszcze wyżej, ale nie będę tego kuł, no bo nie chcę tutaj już bałaganu robić jeszcze, bo już dosyć nabałaganiłem i zrobię to w ten sposób, że obetnę boki, miałem to przykleić na klej do jakby no do tego wykutego miejsca, tak? Ale z racji tego, że nie ma do czego przykleić, no to trzeba znowuż kombinować i wymyśliłem coś takiego, że po prostu ustawię to, sklinuję w narożnikach tak, że po prostu, żeby to było ok, i zapianuję tutaj w rogach tak, żeby to się trzymało. Tak samo zrobię tutaj. Jak pianka złapie,
no to zacznę po prostu tynkować i zatynkuję z tamtej strony i tutaj z tej strony też to zatynkuję, tak żeby tych dziur tutaj nie było. No i w sumie tyle, no nic innego tutaj nie wymyślę. Tak się stało, jak się stało, ale myślę, że opanuję tą sytuację i będzie dobrze. Dobra, biorę się z roboty. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak jak widzicie, sytuacja opanowana. Mimo tutaj przeciwności losu, że przekułem się na tą drugą stronę, jakoś w miarę sprawnie mi to poszło. Gdyby nie te gotowe elementy, pewnie o wiele dłużej by mi to zajęło. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to tak to wygląda. Już wczoraj, powiem Wam szczerze, nie chciało mi się czekać, aż ta pianka złapie i po prostu no, dzisiaj rano przyjechałem, jak już było to sztywne, zatynkowałem jedną, drugą półkę, tak jak widzieliście na timelapsach. Mam jeszcze w planach wklejenie tutaj takich metrowej szerokości fizelin na jakąś dedykowaną masę, żeby to po prostu wzmocnić i zapobiec jakiemuś tam zarysowaniu. Myślę, że będzie ok i nie będzie widać, że coś tutaj się kiedyś wydarzyło. Dobra, moi drodzy, wracając do tematu, nie wiem, jak podchodzicie tutaj do tematu tych gotowych wallboxów, wnęk już gotowych do zamontowania. Ja Wam powiem swoje spostrzeżenia i teraz wyobraźcie sobie, że macie taką skuchę na budowie, tak? Czyli przebiliście się na drugą stronę, no i kurczę, trzeba to naprawić, tak? I teraz tak, gdyby nie te wnęki, musiałbym wklejać jakąś płytę budowlaną z tyłu, jakoś to wszystko pionować, tutaj
górę, dół bym musiał też wklejać do kąta, do pionów, boki. Naprawdę sporo by to pracy kosztowało. Nie poszłoby mi na pewno tak łatwo jak w tym wypadku. Dodatkowo jeszcze należy pamiętać, że te moduły są całkowicie wodoodporne. Można je stosować w strefach mokrych. Tutaj już w narożnikach nie potrzeba wklejać żadnych taśm uszczelniających, żadnych narożników. To już zostawiamy do przyklejenia płytki. Oczywiście tutaj na styku tynku z tym wallboxem wklejamy taśmę, tak? No bo to jest raczej oczywiste, ale środek już zostawiamy. Według mnie szybsza, wygodna praca, wygodniejsza. Powiem Wam tak, jeżeli my sami jako wykonawcy nie będziemy przyspieszać sobie pracy odpowiednimi narzędziami i odpowiednimi technologiami, nikt za nas tego nie zrobi. I to no, tak naprawdę w naszej gestii leży no, ten, że tak powiem, tak się mówi, czas to pieniądz, tak? Czyli im my szybciej wykonamy robotę, tym po prostu no, szybciej weźmiemy pieniądze za tą robotę i wyjdziemy sobie na jakąś już tam następną. Takie jest moje zdanie. Jakie jest Wasze, to piszcie po prostu w komentarzach, co o tym sądzicie. No i wyraźcie swoją opinię, tak? Czy Wam się podoba ten system, czy Wam się nie podoba. Czekam na komentarze. Jeżeli chodzi o te wnęki, to wrzucę link jeszcze w opisie, żebyście mogli sobie poczytać o nim troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że przez ten dzisiejszy mój film znów troszeczkę wiedzy załapaliście i wiecie w ogóle, że są takie rozwiązania na rynku dostępne i teraz, jeżeli będziecie mieli jakieś tam może zabudowy w łazienkach, no to sięgniecie po taki system. Nie wiem, jak chcecie. Będę się z Wami żegnał. W następnym odcinku będzie montaż odpływu liniowego przyściennego. Takiego odpływu jeszcze nie montowałem, tak więc też mi się wydaje, że będzie fajne wideo i od razu Was je na nie zapraszam. I tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Na razie.